Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, jedyne w naszym regionie wiejskie hospicjum domowe, działa już 5 lat. W tym czasie pomogło kilkuset osobom u kresu życia i ich bliskim w 5 wiejskich gminach wschodniej części województwa podlaskiego, czyli tam, gdzie o pomoc w takiej sytuacji najtrudniej. Cały czas pracowali bez kontraktu z NFZ. Katarzyna Popławska. No jeszcze troszkę. Chcesz, to daj mi rękę. Wciśniesz, to nie będzie... Ściskaj dla mnie tutaj rękę. O. Córka pana Feliksa z Kamionki koło Zabudowa sama opiekuje się ciężko chorym ojcem. W domu stworzyła mu dobre warunki. Pomagają jej lekarze z Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego. Monitorują stan pacjenta, wypisują właściwe leki, rozwiązują nagłe problemy. Mogę liczyć na pomoc i pani doktor, i pielęgniarki, jak coś się dzieje. No bo czasami są takie sytuacje, że tata się nie daje w ogóle dotknąć, nic zrobić. No i ja też nie wszystko umiem. I zawsze, kiedy zadzwonię, to mam tą pomoc i pocieszenie i wszystko, co potrzeba. Bo zespół hospicjum to nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale także rehabilitanci, psycholog. Tak, by pacjent i jego bliscy mieli jak najlepszą opiekę u kresu życia. To weźmiesz moje dobrze i będziesz mi pomagał. 5 lat temu o taką pomoc w małych miasteczkach i wsiach wschodniej części województwa było bardzo trudno. To była biała plama na mapie hospicyjnej Polski, mówi założyciel Hospicjum Nowowego, dr Paweł Grabowski. Tak powstało Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli. Choć 5 lat temu było to ogromne wyzwanie. Nie żałuję tego. Widzę, że powoli, ale konsekwentnie rozwijamy się. Widzę coraz większą tą liczbę osób, którym pomogliśmy. Najtrudniejsza była zawsze niepewność, czy wystarczy pieniędzy na pomoc potrzebującym, bo przez 5 lat hospicjum utrzymywało się tylko z darowizn. Od lipca dla 15 naszych podopiecznych będziemy mieli finansowanie z NFZ-u. Mamy tych chorych w tej chwili około 30, więc powiedzmy połowę sfinansuje nam w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia. Na połowę pacjentów będziemy musieli dalej zbierać. 5. rok działalności przyniósł nowy cel – budowę hospicjum stacjonarnego. Kilka miesięcy temu hospicjum kupiło działkę we wsi Makówka koło Narwi. Projekt już jest. Trwają starania o pozwolenie na budowę. Projekt przygotował jeden z przyjaciół hospicjum, architekt Andrzej Gacek. Funkcja hospicjum, a więc pomocy osobom, które są u kresu życia, jest czymś więcej niż tylko zadaniem architektonicznym. Projekt przewiduje miejsce dla maksymalnie 50 pacjentów, pomieszczenia dla hospicjum domowego i część szkoleniową. Na budowę potrzeba 15 milionów złotych, ale dr Grabowski wierzy, że pieniądze uda się zebrać. Katarzyna Popławska, Obiektyw.